Czołem, brygada Karol Garn, z tej strony my nadal w klubie Halny, Nowy Sącz, ze mną Paweł Róg, siemanko. Cześć, cześć. Pięściarz z Mielca, trzeba powiedzieć, rekord zawodowy 1-1. Co w ostatniej walce poszło nie tak? Kurczę, przygotowania były świetne u trenera Adama Wójcika. Kurczę, mały błąd na wątrobę w czwartej rundzie i jedno liczenie zadecydowało o tej walce. Tak, to walka pod kontrolą, no liczymy na rewanż szybki i tyle. Trener się śmiał, zapytaj go, dlaczego jest taki wolny, tak więc pytam, dlaczego jesteś taki wolny? Bo mi dogryza cały czas. Robimy cały czas szybkość, ale teraz niestety, ale ważymy troszeczkę więcej, bo do walki kolejnej jeszcze ponad półtorej miesiąca. Także przytyło się. Czyli to są takie dogryzania trenera. Dokładnie. W Mielcu rozpoznawalny już powoli jesteś? Masz tu swoją grupę kibiców, którzy kibicują? Znaczy się z Mielca na każdą walkę organizujemy autokar i cały czas jest wypełniony. Fajnie, no, ponieważ udało mi się, że tak powiem, w Mielcu trochę przebić, ponieważ zrobiłem brązowy medal mistrzostw Polski. Tam kilka sukcesów było po drodze. Dużo znajomych po prostu. Się kręci jakoś to wszystko, nie? Trener Adam ogarnia wam tu fajne warunki. Dzisiaj jesteśmy w Nowym Sączu na co dzień w Lisiej Górze. Dzisiaj był między wami Don Diego Mateusz Kubiszyn, postać popularna. I do tego kozak w ringu, to też trzeba przyznać. Jak ty odbierasz to, że możesz już może z takimi dużymi medialnymi nazwiskami trenować? Z Mateuszem już trenowaliśmy Stali Rzeszów czasami, no, na Podkarpaciu. Ale trener Adam dba o nas, fajnie wszystko organizuje. Plus taki, że właśnie trenuje z nami Artur Górski, Gabriel Blezień, Łukasz Pławecki teraz dołączył do nas. Jest fajna atmosfera, fajny klimacik. Nic tylko korzystać. Jak widzisz Don Diego, śledziłeś jego wcześniejsze pojedynki? Czy to na gołe pięści, czy teraz w MMA? Kurczę, na gołe pięści tak, a na MMA no to w tych flikach to tak, tak o. Ale solidny zawodnik, prawda? Teraz będzie się bił znów na gołe pięści na Gromdzie. Czy ty, gdybyś na przykład dostał taką opcję, bić się na gołe pięści, chciałbyś wrócić do starożytności, gdzie tak się prali? Ja jestem chyba troszkę za lekki na to, ale jakby było coś takiego, to pewnie, że tak. Tylko mówię, no to wszystko jednak kontuzje, na koniec kariery fajnie coś takiego zrobić, a teraz to szkoda zdrowia na takie rzeczy. Czyli zdrowym być i sport uprawiać. Dokładnie. Plan na najbliższe tygodnie? Przygotowania. Już zaczynamy właśnie przygotowania. Czyli już wiecie gdzie, ale jeszcze nie możecie powiedzieć, nie? A powiesz na ucho? Pod koniec września. Tak, tak. Pod koniec września. I tyle na razie. Ale już zaczynamy przygotowania, zbijanie wagi i bierzemy się za robotę pomału. Super. Dzięki bardzo. Dzięki. W takim razie powodzenia.